Cześć, jestem Łukasz i w Sary zajmuję się nim biznesem. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego w mojej prezentacji będzie nawiązanie do polityki. Otóż od kilku lat obserwuję polski e-commerce i dochodzę do wniosku, że jest on daleko w tyle za tym marketingiem politycznym. Bardzo często, bardzo wielu z nas nie lubi polityków, nie lubi angażować się w politykę, a mimo wszystko ci ludzie co 4 lata potrafią zdobyć nasze serca. Zastanawiacie się pewnie, jak to jest możliwe? Uważam, że zero-jedynkowo można pewne schematy, triggery, a może mówiąc wprost, manipulacje ludźmi przerzucić do e-commerce'u. Jeżeli chcesz wiedzieć, drogi e-commerce'iaku, jak kierować myślami swojego klienta i jak wpływać na jego decyzje zakupowe, zagłosuj na mnie. Pamiętajcie, że Sare jest Jarel!